Mikołajskie nabrzeże zostało docenione nagrodą kryształów przetargów publicznych w kategorii rewitalizacja przestrzeni publicznej i ochrona zabytków. Jest to tytuł przyznawany najlepiej przygotowanym, przeprowadzonym i zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym. To kolejna nagroda, kolejne wyróżnienie. Tym bardziej, że przyznało ją grono wybitnych ekspertów w dziedzinie przetargów, a przyznaje się ją za zorganizowanie, przeprowadzenie, zakończenie i rozliczenie całej inwestycji. Tutaj Mikołajki zajęły zaszczytne pierwsze miejsce i to pokazuje o wkładzie pracy, jaki musieli włożyć nasi urzędnicy, żeby nasza inwestycja i realizacja tej inwestycji została dostrzeżona i oceniona. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie całego przetargu. Organizatorem konkursu jest redakcja miesięcznika przetargi publiczne. To najważniejsze opiniotwórcze pismo o tematyce zamówień publicznych w Polsce. Wręczenie nagród miało miejsce w trakcie gali podczas 16. Forum Przetargów Publicznych w Jachrance. Burmistrz Mikołajek podkreśla, że wydatkowanie środków publicznych musi być Przejrzyste. To jesteśmy zobowiązani czynić, ponieważ e, są to środki publiczne i, i każda publiczna złotówka musi być naprawdę bardzo racjonalnie wydawana z wielką starannością. Przypomnijmy, że wcześniej w prestiżowym ogólnopolskim konkursie budowlanym Modernizacja roku i budowa XXI wieku gmina Mikołajki, korporacja budowlana Dorako oraz pracownia architektoniczna Kaps Architekci otrzymali nagrodę za estetykę, jakość wykonania oraz poziom trudności inwestycji modernizującej promenadę. Rozbudowa nabrzeża nad jeziorem Mikołajskim została zakończona pod koniec 2020 roku.